witam wszystkich na spotkaniu z panem Piotrem Sobą, autorem wspaniałych albumów o drzewach, o pszczołach, a dzisiaj również o brudzie. Kołyski, do których wlewano wodę i ludzie się w nim bujali. To byłoby zabawne, fajnie byłoby się czymś takim wykąpać. No, my też wszyscy korzystaliśmy z nocników kiedyś, jak byliśmy mali. Ale kiedyś to i dorośli korzystali. Tak, tak, dorośli też. Kiedy to były takie krzesła z dziurką, które były ukryte nocniki. Bogaci ludzie mieli służbę, niewolników i ta służba przynosiła im wodę. Myli się nawet parę razy dziennie, golili ciało, golili głowy, o to, żeby pozbyć się tych owadów, które ludzi gryzły i też, żeby ładnie wyglądać, to wtedy wymyślono perfumy już. Pierwsze perfumy, one nie w formie takich dezodorantów, sprayów, tylko w formie kremów wcieranych w ciało, wymyślane były już te kilka tysięcy lat temu. Było to pomieszczenie tej wielkości, przy ścianach marmurowe ławy z dziurkami i w tych toaletach się załatwiało jednocześnie na przykład 100 osób razem. Do bluzeczki, dobra? Już będę ci pióra kleić niebieskie. No, fajne pióra jest. Jak myślicie, co to będzie? Co pan Piotr maluje? Chyba misia włoska. Miska włoska. Aha. Miska włoska. W zeszłym roku i zacząłem od tego, że po prostu wziąłem zwykłą kartkę papieru, ołówek i szkicowałem sobie ołówkiem te postacie, które później znalazły się w książce. A czy zdarza się, że coś zupełnie na początku nie wychodzi i zaczyna pan od początku? Ja działam metodą prób i błędów i bardzo często mi w zasadzie nigdy mi nic nie wychodzi od razu. Ja muszę się tak rozrysować. To jest tak, że... Chciałam dziś mi robić czekoladowe błotko. Bardzo lubiane jest czekoladowe błotko. Kakao z mąki. O, muszę zrobiłam. No to nie wiem, już jestem blisko. Brud!